ruchem? Chyba coś knuje. Tak będziemy tutaj stać bez końca. Nie mamy czasu na bez końca. Dzieci potrzebują rowerków. Halo? Czy możemy przyjechać, panie Magrzówiu? Proszę, bardzo proszę. Co my tu mamy? Ile materiałów na budowę sklepu rowerowego? Zaraz się tym zajmę. Tatku, dzień rowerów już się zaczyna. Możemy już kupić mój nowy rower? O, słonko, nie wydaje mi się, żeby pieski zdążyły już zbudować nowy sklep. Bo kto buduje tak szybko? Ja buduję szybko! I jakby nieźle! Rozmawiałem z Kamilą. Słuchajcie, rowery są już w drodze. I mam pewien pomysł. Zobaczmy, jak pieski budują mój nowy sklep. Nareszcie! To mój podstępny plan. Parada będzie wkrótce przejeżdżać po tej drodze. I zgadnij, kto przybędzie, żeby ją naprawić. Tak, ja. Ja naprawię tę drogę i tak pokażę pani burmistrz, że jestem bardzo pomocny. A wtedy będę mógł jechać w paradzie pomocników. Ten plan musi wypalić. Nasza parada jedzie w tę stronę. Rety! Zatrzymajcie się! O nie! Ulica główna zrujnowana! Nie damy rady przejechać! O nie! Pomożemy! Spokojnie, pani burmistrz! Rabul i ekipa naprawią drogę! Nie trzeba, psiaki! Naprawię tę drogę szybciej niż powiecie! Szachermacher! Prosimy cię, dołącz do naszej parady! O, tak! O, jak się robiło ten beton? Zobaczmy troszkę tego i troszkę tego. Chyba w porządku. A, tego nie pamiętałem. Ta-da! Nie ma za co! Szachermacher pomocny ponownie udziela pomocy naszej społeczności. Dzięki, dzięki. Dobra, jak pani mówiła, pani burmistrz, mogę już jechać w naszej paradzie, tak? Ja nie wiem, czy tą drogą da się bezpiecznie przejechać. O, oczywiście. Patrzę, sam po niej przejadę, żeby wam udowodnić. A to oznacza, że ja poprowadzę paradę. No a teraz wszyscy za mną. Co to za dźwięk? To bezpieczne? O, tak, spokojnie. Droga jest całkiem bezpieczna. To normalne dźwięki, zupełnie normalne. To pewnie tylko brzuch pana żółwia. To te smażone pikle, które pan żółw zjadł na obiad. O nie! Ogromna dziura! Nic się wam nie stało? Nie! Trochę tu błota, ale żyję! Kazałam wybudować dla was ten pomnik. Jest tu każdy z mieszkańców. A gdzie ja? Gdzie jestem? O, jestem tutaj. W ogóle niepodobny. Idealnie! Ta fotka leci do albumu Wspaniałe rzeczy zrobione przez panią burmistrz. O, tylko ostrożnie, jest świeżo malowany i wciąż mokry. Ha, rzekłbym, że wciąż niedoskonały. Przecież prawie mnie na nim nie widać. Jestem najlepszą częścią zatoki. Czy usłyszę teraz jak nie jak tak? Jak nie jak tak. Hej, 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 hej.
Właśnie wpadłem na świetny pomysł. Może sam zrobię pomnik, na którym uwiecznię mnie? Muszę się tylko tego jakoś pozbyć. Aha! Panie Magrzówiu, szybko! Przywiąż te balony do pomnika, żeby sobie stąd odleciał, a ja ich tymczasem czymś zajmę, żeby nie zauważyli. Halo! Hej, moi przyjaciele! Mogę prosić o uwagę? Tędy proszę! W nawiązaniu do tej uroczystości, ja napisałem dziś wierszyk i naprawdę jest świetny! Mi, 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 mi. Na górze róże, na dole kałuże duże. I to działa! O nie! Panie Magrzówiu! Znaczy, o nie, pana Magrzówia tutaj nie ma. A obiecałem mu, że usłyszy mój wierszyk. Zatem koniec pokazu. Pa, pa, cześć, bye, bye. Nieważne, możemy wracać do pomnika. Nasz pomnik zniknął. Widzę pana Magrzówia. Jak nie, jak tak! Jak nie, jak tak! Teraz leci w drugą stronę! Jak nie, jak tak! A teraz leci z powrotem! Jak nie, i znowu w naszą stronę! Jak nie, jak tak! Dzień doberek, cześć! Przypadkiem usłyszałem, że potrzebuje pani... mostu! Czyli dziś jest pani szczęśliwy dzień? Ja mogę go zbudować. Nazywam się Schachermacher, a to mój zaufany asystent, pan Magrzówik. Panie Magrzówiku, przywitaj się. Jak nie, jak tak? Mówi, że dzień dobry. Załapaliście? A nieważne, bo rzecz w tym, że buduję szybko i jakby nieźle. Zobaczcie. Ta-da! Nie ma za co! Ale to nic takiego. Zbuduje pani ten most i to raz, dwa. I sam zostanę bohaterem Zatoki Budowniczych. Cóż, dziękuję za pańską nieproszoną ofertę, ale myślę, że Rabel z rodzinką mają to pod kontrolą. Materiały budowlane są w dużym kontenerze i stoją tuż za rogiem. Bierzcie wszystko, co przyda się do budowy mostu. Dziękujemy, pani burmistrz. Dalej, rodzinko, jedziemy. No chodź, panie Kaczorku. Musimy powiedzieć tym rodzinom, że wkrótce będziemy mieć most. Materiały. O nie! Kontener z materiałami jest pusty. Powtarzam, pusty! Co teraz? Musimy powiedzieć burmistrz Greatway. Dalej! Ciekawe, gdzie podziały się te materiały. Chyba już wiem. Patrzcie! Ta-da! Nie ma za co! I kto teraz bohaterem jest? O, ten gość! I to było wejście! Co? Jak co? Skąd ona się wzięła? Wracaj tu! To ja miałem wygrać! Moja ulubiona kałuża! Zdaje się, że mam znowu szansę, by zabłocić drogę pani burmistrz! O! Miłego pluskania!
za późno, żeby ominąć błoto. Nie muszę omijać, gdy mogę je przeskoczyć. Juhu! Pani burmistrz wygrała! Powodzenia w przyszłym roku, Szachermacherze. O, chyba zostawił pan coś przy naszej myjni. To jest mój worek. Hej, byłem ciekaw, gdzie mógł się podziać. Znaczy, to nie jest mój worek, więc nie byłem ciekaw, gdzie mógł się podziać. Dobra, dobra, to jest mój worek, bo ja po prostu tak bardzo chciałem wygrać. Szachermacherze, włóż okulary ochronne i kask i schowaj się, bo zaraz... Motor robi bum! I więcej bum! I więcej bum! O, nareszcie! Znaczy, dziękuję, motor. Bardzo proszę. Przepraszam za fałszywy alarm i zabranie materiałów i niemądrą budowlę. Wow, dziś się napracowałem. Jestem produktywny. Tak czy siak, zapomnijcie o talent show, panie Magżółwiu, chodź. Moja magia musi zaczekać. Jak nie, jak tak. Czy ktoś tu powiedział wspaniałe? Zatem musieliście rozmawiać o mnie. O, właściwie nie, Szachermacherze. Mówiłem o lemoniadzie Lukasa i Lilii. Jest naprawdę wspaniała. Sam wolę to ocenić. Jeszcze łyk. I to ma być wspaniałe? Błagam! Czekaj, aż spróbujesz mojej wprost sensacyjnej, super kwaśnej lemoniady Szachermachera! Zaraz wracam. Och, ona jest... Ona jest pyszna? Wspaniała? Dużo lepsza niż ich? Skąd? Chcę powiedzieć, że bardzo kwaśna. I raczej wolę ich. Ha! Dobra, zostanie więcej dla mnie. Chodźmy, panie Magżołwiu, wynosimy się stąd. Lukasie i Lili, wasza lemoniada jest taka pyszna. Podzielcie się lemoniadą z całą zatoką. Naprawdę? Czyli musimy zrobić jej dużo więcej. Przyda się nam też jakieś stoisko. Rubble i ekipa zbudują wam stoisko, które będzie bardzo, 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 bardzo... bardzo duże. Hej, może będzie fajnie, jeśli... Zbudujemy to stoisko w kształcie wielkiej cytryny. Wtedy każdy w naszej zatoce je znajdzie. O, to cudowny pomysł. Idziemy, Lukas. Musimy przygotować o wiele więcej lemoniady. A ja opowiem wszystkim o wielkim otwarciu cytrynowego stoiska z lemoniadą Lukasa i Lili. No dobrze, ekipo. Wracajmy na plac szczekania po materiały. Dosyć tego. Zbuduję o wiele większe stoisko z lemoniadą i podam moją lepszą lemoniadę. Czy to dobry plan, panie Magżółwiu? Jak nie, jak tak. Och, dlaczego nikt nie spróbuje mojej lemoniady? Och, ależ jest... orzeźwiająca. Zgodzi się pan... Panie Magżółwiu? Panie Magżółwiu? Jak nie, jak tak. Patrzcie, patrzcie. Kto jest najlepszy w Zatoce Budowniczych? Ha, to przecież jasne, ten gość. Jak nie, jak tak. Szachermacher buduje plac zabaw? Motor kocha plac zabaw! O, czołem!
zdobyłem pieski. Wiecie, co robię? Buduję plac zabaw dla wszystkich dzieciaczków w Zatoce Budowniczych. Czy usłyszę wu-wu dla Schachermachera? Wu-wu! O, wprost uwielbiam brzmienie okrzyków na moją cześć. Budowa placu zabaw to wspaniały pomysł. Tak, możemy ci pomóc. O, nie, 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 nie. Pracuję sam, nie potrzebuję ekipy. Ach, dobra, pan Magrzów pomaga. Troszeczkę. Tak czy siak, sorki pieski, sam to ogarnę. I plac zabaw jest gotowy. Ta-da! Nie ma za co! O nie! Co się stało? Dobrze. Myślę, że trzeba przeprowadzić test, zanim ktoś zacznie się tutaj bawić. Rabul, świetny pomysł. Plac zabaw wygląda, jakby miał się rozpaść. Najpierw test, potem zabawa. Ha! Plac zabaw jest świetny. Przecież ja buduję szybko. I jakby nieźle, a jakby nieźle, musi wystarczyć. Patrzcie, temu pieskowi się bardzo podoba. O! Motor, skarbie, to niebezpieczne. Zeskocz stamtąd. Motor, o nie. Uwaga! Mam nadzieję, że się cieszycie. Patrzcie, co zrobiliście z placem zabaw. Nie sądzę, że to nasza wina. Plac zabaw wcale nie był bezpieczny. Wiesz, albo bezpieczeństwo, albo zabawa. Co wybierasz? Ja wolę zabawę. Okej, dobra. Powinno być jedno i drugie. O, ale teraz te dzieciaczki nie mają się gdzie bawić. Chodź, panie Magrzółwiu, pora na nasze dramatyczne wyjście. Prawa, lewa, prawa. Jak nie, jak tak. Hejka, kochani, River też tu jest i zamierza pozamiatać podczas tego show. Och, mamy poważny problem. Za mało miejsca dla moich trików. No cóż, jaka szkoda. Wiecie, jeżeli nie mieścicie się na tej scenie, to nie możecie wystąpić w talent show. Jak to dobrze, że chociaż wystarczy miejsca na mój pokaz magii. Chwilka, zawsze jest budujące rozwiązanie. Jeśli potrzeba więcej miejsca, to Rabul i ekipa zbudują większą scenę. Jedźmy po materiały, motor. Dzięki, Rabul. Co? Zaraz, 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 zaraz! Dlaczego chcą wszystkim pomagać? Panie Magrzówiu, muszę wymyślić, jak powstrzymać ekipę przed budową większej sceny, żeby nikt nie mógł wystąpić w talent show oprócz mnie. Jak nie, jak tak! Okej, rodzinko, już budować czas! Aru! Panie Magrzówiu, najwyższy czas powstrzymać te psiaki przed budową większej sceny. Rabul i ekipa! Halo? Kto do mnie dzwoni? Cześć, Rabul! Mówi pani burmistrz! Właśnie ćwiczę swoją żonglerkę za pewnym drzewem! Okej, pani burmistrz za drzewem. Jak możemy pomóc? No, no cóż, rura pękła tuż przed wejściem do ratusza! Woda tryska wszędzie dookoła! Och, jaka duża woda! O, woda! Poważna sprawa, spokojnie, Rabul i ekipa są w drodze. Musimy naprawić pękniętą rurę przy ratuszu. Heja, panie Magrzówiu! Mój plan zadziałał! Psiaki zostawiły wszystkie materiały. Teraz ja mogę ich użyć do budowy wielkiej góry na scenie, żeby nikt nie mógł jej używać. Ale spokojnie, spokojnie. Zostawię trochę miejsca, żebym mógł wykonać mój pokaz magii. Dobry plan, nie? Jak nie, jak to? Czołem, budowniczowie! Mam pytanie.
Moglibyście zbudować mi wielki sklep rowerowy? Wtedy mógłbym mieć mnóstwo rowerków dla wszystkich dzieci. Nie ma sprawy, chętnie pomożemy. Właśnie tak. Zbudujemy wszystko, czego potrzeba miastu. Dzięki, psiaki, będziecie bohaterami Zatoki Budowniczych. A ja od razu zamówię dostawę rowerów. A my zbierzemy materiały budowlane. Chodźcie, psiaki, na plac szczekania. Słyszał pan to, panie Magżółwiu? Jak nie, jak tak. Jeżeli ktoś zbuduje sklep z rowerami i zostanie bohaterem Zatoki Budowniczych, no to będę to tylko ja. Dobra, muszę tylko zdobyć jakieś materiały. Już wiem, skąd je ukraść. Znaczy, zdobyć. O, kogo ja chcę nabrać? Chcę je ukraść tym, słuchaj, tym psiakom. Chodźmy, panie Magżółwiu. Jak nie, jak to... Nie. Jeden z nas będzie świetnym strażackim kapitanem. Chodź, panie Magżołbiu, przynieś materiały. No chodź, szybko! Jak nie, jak tak. Panie Magżołbiu, szybciej z tym cementem! Jak nie, jak tak. Wyleję tutaj ten cement, a kiedy wyschnie, te psiaki nie zdołają otworzyć garażu. Zaczekaj, aż marszał będzie potrzebował wozu. Uuu, ale drzwi garażu się nie otworzą. O, fajna kurtka, wezmę sobie. O, i fajne buty. Pieski! Ktoś wzywa straż pożarną! Omar? Nic ci nie jest? Rabl, pomóż nam! Jesteśmy na wycieczce i zobaczyliśmy dym! Na drodze, którą przyszliśmy, wybuchł pożar. Cześć, jestem marszał. Nie martw się, pomogę wam. Okej, dzięki, marszał. Jestem gotów do hał-hał pomocy. Załadujmy wóz strażacki, żebyś mógł ocalić Omara i jego rodzinę. Drzwi do garażu? Otwieram. Zaraz. Drzwi do garażu? Otwieram. Nie otwierają się. Zacięły się! Powtarzam, zacięły się! O nie! Zrobiliśmy jakiś błąd, kiedy je instalowaliśmy? Mamy problem, pieski. Kamila nadal naprawia nowy wóz. Co zrobimy, jeżeli marszał nie zdoła wyjechać swoim? Witam, witam! Hej! Jestem Schachermacher, potencjalny przyszły strażacki kapitan. O, hejka, marszał! Jestem fanem. Naprawdę do pyska ci w tym kasku. Jestem do usług. Słyszałem, że macie problem z garażem. O, spokojnie. Mam tu swój świetny szachermobil. To ten, w którym siedzi żółwik. Jak nie, jak tak. No, w czym kłopot? Kiepsko słyszałem z mojej kryjówki. A to jest... nie z kryjówki. Co jest? Kotek utknął na drzewie? Ktoś zatrzasnął klucze w aucie? Chodzi o to, że Omar jest z rodziną na wycieczce, a w pobliżu wybuchł pożar. Taki prawdziwy pożar? O, to brzmi poważnie. Cóż, nie ma sprawy. Ten przyszły strażacki kapitan zaraz wam pomoże. Mam ten strażacki skafander, który ukradłem. Znaczy, który właśnie włożyłem. I wyruszam ugasić pożar i uratować Omara z rodziną. Pa! Schachermacher potrzebuje pomocy. Chodźcie, mam pewien plan. Witajcie, cudowne rodzinki. Mam dobre wieści i nieco gorsze. Zacznę od dobrych. Rabl nas uratował. A teraz gorsze wieści. Powiem wam prawdę o tym, czy uda wam się dotrzeć dziś do swoich domów w Zatoce Budowniczych. Prawdą jest,
że dotrzecie do swoich nowych domów, bo my zbudujemy wam nowy most! Rabl, wolę nie obiecywać czegoś, czego nie zdołam zrobić. Spokojnie, pani burmistrz. Zawsze mam na stanie rozwiązanie. Moja rodzina zaraz wszystko posprząta i zbuduje nowy, bezpieczny most. O, cóż, nikt nie mówił o bezpieczeństwie. Ha, ktoś powinien o tym wspomnieć. Jak nie, jak tak. Juhu! Fajnie się toczysz, Wheeler. Toczy się. Może moja konkurencja musi się stąd stoczyć? Panie Magżółwiu, czas na nieco magii. Rozumiemy się? Jak nie, jak tak. Zbliżcie się! Zbliżcie się! Czas na magiczny pokaz! Magiczny pokaz? Dość ciężko dziś pracowaliśmy. Czas na przerwę! Patrzcie uważnie, jak pan Magżółw, nasz niesamowity magik, robi niezwykłą magiczną sztuczkę. Wow! Jest naprawdę niezły. Pożyczę to sobie! Tak jest, tak jest! Auciu! Cytryna! Niech pan popatrzy, panie Magżółwiu! To ma być lepsze niż mój plac zabaw! Okej, dzieciom wydaje się, że jest taki wspaniały! O, ale przez te psiaki wyszedłem na głupka, a teraz dzieci dziękują im, a nie mnie! Wiesz, pieski nie zasłużą na aplauz, jeśli plac zabaw się rozpadnie, zanim dzieci zdążą się pobawić! Chyba mam pewien pomysł. Okej, dosyć tego śmiechu. Mam coś do zrobienia. Jak nie, jak tak. Nie. Ja też powinienem w niej jechać. Przecież próbowałem pomóc. Ach, trzeba było zrobić większą wyrwę moim młotem pneumatycznym. To ty zniszczyłeś drogę? Kto? Ja? Nie. Znaczy, co ja znów gadam? Co gadasz? Ja gadam? Owszem. Okej, dobra. Ja zniszczyłem drogę. Sorki, okej. Tak, nie powinienem jej niszczyć. Pójdę już. Na razie. Chodźmy, panie Magżółwiu. Pośpieszmy się, to może znajdziemy sobie jakieś dobre miejsce. Jak nie, jak tak. O, a co to? Nieznośne pieski budują myjnię, by wyczyścić motocykl pani burmistrz? Ona nie może wygrać tego wyścigu! Och, nie mogę na to pozwolić. Potrzebuję planu. Właśnie wymyśliłem. Jeszcze jeden. Jak nie, jak tak. Nie mogę uwierzyć, że to wszystko dla mnie. Dziękuję, pieski. A teraz już czas na mycie. O, naprawdę kocham sprzątanie. Naprawdę kocham. Odsączę całe mydło i zastąpię je bardzo lepkim błotem i cementem. Szybciej, panie Magżółwiu. No już, ja jestem gotowy. O, kiedy błoto i cement obleją cały motocykl, to zmieni się w super twardy i brudny wrak, którego już nigdy nie wyczyszczę. Potnij do stacji opiłowania. I to się nazywa cięcie. Załadujmy więcej drewna do stacji piłowania. Powinno wystarczyć. W samą porę, pieski. Proszę bardzo, możecie naprawić parkiet. Nareszcie coś, co zdołam złapać. Złap to, podnieś, przenieś! Zaraz! Zapomniałam o czymś bardzo ważnym.
o nowym haku do disco kuli, odpornym na nasze skrzydełko. Och, tak! Potrzebna mi ta kula, żebym mógł tańczyć taniec dziadka. A mówiąc o tańcu, to lepiej ruszać w tan i naprawić parkiet. Złap to, podnieś, przenieś! My lubimy! Gładki parkiet dla gładkich ruchów! Wow, brudna i podrapana! Nie wiem, czy odbije światło na nasz parkiet. O-o! Nie wiem, jak mam zatańczyć taniec dziadka! Spokojnie, Charger, ja się tym zajmę! Gąbka! Czystość i lśnienie to marzenie! Powieszę ładnie, to nie spadnie! Dzięki naszemu nowemu hakowi! Możemy zaczynać imprezę tańca w parach w Zatoce!